kryzys bezdomności jest tak samo wydarzeniem demokratycznym, jak na przykład właśnie też choroba alkoholowa, że dotyka wszystkie warstwy społeczne. Tak, ja spotkałem na swojej drodze w 24-letniej właśnie bezdomności i muzyków naprawdę zdolnych, i dziennikarzy, i architekta, i naprawdę ludzi, i psychologa, i ci ludzie po prostu z pewnych jakichś względów, jakichś wydarzeń trafili do kryzysu bezdomności. No, to są tacy sami ludzie jak reszta społeczeństwa, którzy są w pewnym kryzysie. Są w kryzysie własnego poczucia obniżonej wartości, własnego załamania, w kryzysie ubóstwa. Są ofiarami chorób. To nie są wybory świadome. To są choroby, to jest często uzależnienie, to jest choroba, jest depresja, to jest choroba, są zaburzenia psychiczne, to jest również choroba. Nikt nie wybiera bezdomności. Oczywiście człowiek ma bardzo duże umiejętności adaptacyjne i jeżeli się załamuje, popada w depresję, taką deprywację społeczną, bo to, że patrzymy na osoby bezdomne, albo ich nie widzimy, albo patrzymy niechętnie, to te osoby też czują, że one są odrzucone, że one są wykluczone. Że one już nie mają po co wracać do tego społeczeństwa. Że no na co ja tam będę wracał, jak oni mnie nie chcą, tak? Ale jeżeli spotkamy właśnie taką indywidualną pomoc, ktoś się zainteresuje, ktoś zacznie widzieć w nas człowieka, no oczywiście nie trzeba być od razu doktorantem, aktorem, tam działaczem społecznym, ale można być świetnym na przykład fachowcem, można być świetnym partnerem życiowym i ci ludzie będą, tylko im pomóżmy. Zacznijmy na nich patrzeć jak na ludzi, a nie na jakąś obcą grupę, o której nic nie wiemy. Jestem doktorantem na Uniwersytecie Warszawskim i piszę doktorat na temat bezdomność, świadomy wybór czy skutek i konieczność.